Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza pani podbija świat, angielski dla seniorów. Part 63. A spytajmy się tej babci z wnukiem. Przepraszam bardzo panią, czy pani jest w kolejce? Excuse me, ma'am, are you in line? Excuse me, ma'am, are you in line? A teraz zapytajmy się, przepraszam panią, czy pani stoi w kolejce? Excuse me, ma'am, are you standing in line? Excuse me, ma'am, are you standing in line? No więc możemy się zapytać, excuse me, ma'am, are you in line? Powtórzmy. Excuse me, ma'am, are you in line? Albo, excuse me, sir, are you standing in line? Powtórzmy. Excuse me, sir, are you standing in line? I to jest to samo, oznacza to samo. A najprościej to po prostu zapytać się, excuse me, are you in line? Powtórzmy. Excuse me, are you in line? I odpowiedź jest yes albo no. A ona jak odpowie? Nie, my sobie tylko czekamy na nasze zamówienia. No, we are just waiting for our orders. No, we are just waiting for our orders. Amazing. Amazing. No i teraz jedzenie, żywność to food. Food. To jak powiedzieć jedzenie, żywność po angielsku? Więc długie U. Food. I pamiętamy, żeby D było wyraźne. Food. No i przyjmujemy do wiadomości taką odpowiedź poprzez I see, czyli aha, a rozumiem, I see. Na lotniskach, w centrach handlowych mamy takie przestrzenie, gdzie skupione są różne jadłodajnie, a także stoliki z krzesłami. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa, więc nazwę to roboczo jedzonkowisko. A po angielsku to się nazywa a food court. I powtórzmy słówko court dwa razy. Court. Court. I razem. A food court. A food court. To jak powiedzieć, zobacz, jedzonkowisko. Look. A food court. Look, a food court. No i teraz zwróćmy uwagę, że zapis mamy dwa o, a później o u w tych słowach, ale wymawiamy pierwsze słowo takie stęknięte. Look. Food wymawiamy długie u i court o. To jeszcze raz powtórzmy. Look, a food court. Look, a food court. I see. I see. I teraz mamy słówko stand, które oznacza stoisko. Znamy to słówko już jako to stand, czyli stać. I teraz a stand to stoisko. No i teraz stoisko z jedzeniem to będzie a food stand. A food stand. No i znamy już to jako jogurt, ale po angielsku wymawiamy
Yogurt, takie beczane e, akcentowana pierwsza sylaba. Yogurt, yogurt. A tutaj mamy stoisko z jogurtami. A yogurt stand. A yogurt stand. I see. I see. Kiedy pokazujemy na coś bliskiego, mówimy this. This. Na przykład ten bliski but. A jak pokazujemy na coś dalej, to powiemy that. I tutaj TH jest dźwięczne i E szerokie, otwieramy szczękę. That. Powtórzmy dwa razy. That. That. Czyli tamten daleki but. No więc najczęściej tłumaczymy to this jako to i that jako tamto. Ale nie zawsze, więc trzeba uważać. Powtórzmy dwa razy. This. This. That. That. No i pokazujemy tu w oddali na to stoisko, to powiemy that is a food stand. That is a food stand. A jak nie do końca tak widzimy, nie jesteśmy pewni, tam w oddali, to się pytamy is that a food stand? Is that a food stand? I tutaj powiemy na przykład look, a food court. Zobacz, jedzonkowisko. Look, a food court. A ktoś zaprotestuje i powie no, that is just a food stand. No, that is just a food stand. I tu widzimy, mamy słówko that, ponieważ to jest dalej. I mamy słówko just, tu w znaczeniu tylko, po prostu. To powtórzmy sobie dwa razy obydwa zdania. Look, a food court. Look, a food court. No, that is just a food stand. No, that is just a food stand. I see. I see. A teraz powiedzmy to samo, tylko o tym stoisku z jogurtami. Zobacz, jedzonkowisko. Nie, to jest tylko stoisko z jogurtami. Look, a food court. Look, a food court. No, that is just a yogurt stand. No, that is just a yogurt stand. I see. I see. A teraz zastanówmy się spokojnie, jak powiedzieć zobacz. Czy to tamto to jest jedzonkowisko? Nie, to jest tylko stanowisko z jedzeniem. Look, is that a food court? Look, is that a food court? No, that is just a food stand. No, that is just a food stand. Zobacz, czy to tamto to jest jedzonkowisko? Nie, to jest tylko stoisko z jogurtami. Look, is that a food court? Look, is that a food court? No, that is just a yogurt stand. No, that is just a yogurt stand. I see. I see. A jak się zapytamy pana Zdzicha, czy już jest gotowy do zamawiania?
Are you ready to order? Are you ready to order? A jak powiedzieć, ja poproszę tylko jabłko? May I have just an apple, please? May I have just an apple, please? No i już musimy kończyć. The end. The end.